kropki 308 i kebaba przedstawiać wam raczej nie trzeba. Tak samo jak całej tej sprawy związku między nimi. Zarówno kropka, jak i kebab stale zaznaczają, że nie są parą i że kebab ma dziewczynę, która nie jest youtuberką. Czy to jednak prawda? W dzisiejszym odcinku ja, czyli Lubłoczek, wyjawię wam prawdę na temat ich związku. Pierwszą, choć nie ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj poruszyć, jest niezbity dowód na to, że są oni w związku, a jest nim film od nieśmiesznego. Widzowie, kebab i kropka są razem. Nie tak dawno temu próbowali nas zmylić poprzez różne kłamstwa, jak wstawianie filmów, gdzie mówią, że to nie tak. Zauważcie to, że te filmy były dosyć późno, od wydarzenia, więc tylko jedno nam może przyjść do głowy. Dobrze myślicie. Niby to gałąź dotykała kebaba, lecz to oszczerstwa. Widzimy teraz tą sytuację. Z tyłu jest gałąź, a przy gałęzi ławka z kropką i kebabem. Ewidentnie widzimy to, że kropka dotyka naszego kebaba. Tak. Jest to ostateczny dowód na to, że kebab i kropka jednak są razem. Natomiast nie jest to jedyne, co chciałem tutaj poruszyć. Spostrzegawcze osoby zauważyły pewnie, że skoro kebab i kropka są razem, to jak kebab może być gejem, na co również mamy dowody. A poza tym, to kogo ty chcesz niby oszukać? Znam prawdę, mam nawet dowody kompletnie niewycięte z kontekstu. W końcu mogę się pochwalić, że mam chłopaka. A... pozdrawiam mojego aktualnego chłopaka. Wytłumaczyłem jej, że jestem gejem. No właśnie. Ale jak możecie wiedzieć, jednokropkowe śledztwo już mam za sobą, więc to nie był dla mnie żaden problem. Oglądając stare filmy kropki, coś mi się nie zgadzało. To właśnie w nich próbowałem znaleźć rozwiązanie tej sprzeczności. I wtedy właśnie to mnie trafiło. Tylko przygotujcie się, bo to, co odkryłem, jest naprawdę przełomem. Możecie nawet przygotować sobie jakiś napój, żeby było co wypluć ze zdziwienia. Mianowicie, oglądając pytania od widzów, odkryłem, że w rzeczywistości kropka jest facetem. Czy to nie jest wyjaśnienie całej tej sprawy? Jak jednocześnie kropka może być w związku z kebabem, a kebab gejem? Dobra, więc tak, żeby nie było wątpliwości, to jest żart. Kropka i kebab nie są razem i kebab faktycznie ma dziewczynę nie będącą youtuberką. Ale żeby zachować klimat, napiszcie, co wy sądzicie o tej teorii. Czy przekonała was? Czy może macie własną? Sekcja komentarzy jest wasza.